Jakie są plany PKP Cargo w związku z rozwojem transportu intermodalnego? Nasze najważniejsze plany dotyczą rozwoju połączeń krajowych, intermodalnych i międzynarodowych. W pierwszej kolejności w korytarzu północ-południe, czyli mówiąc najogólniej w obszarze Trójmorza. Jest to nasz naturalny kierunek ekspansji, chociażby przez to, że posiadamy spółkę zależną PKP Cargo International, która operuje właśnie na rynku czeskim, słowackim, węgierskim, teraz również i słoweńskim. Poza tym przez ten korytarz północ-południe przewija się ponad 95% czy prawie 97% ładunków intermodalnych, które napływają do polskich, europejskich portów, głównie z Azji, z Chin, więc jest to jakby naturalny kierunek ekspansji. Drugim kierunkiem uzupełniającym jest oczywiście nowy jedwabny szlak. Na tym kierunku rośnie liczba odprawianych pociągów, bo o ile jeszcze w 2018 roku tych pociągów było 6300, około tylu, w obie strony, tak jak informuje strona chińska, w ubiegłym roku przekroczyła liczba 8 tysięcy połączeń, ale oczywiście jest to tylko znikomy procent tego, co wozimy właśnie na kierunkach, powiedzmy, od portów do terminali lądowych i w drugą stronę. To są te, można powiedzieć, główne kierunki. Zawsze priorytetem pozostanie korytarz północ-południe i przewozy wewnątrz Polski, czy przewozy, powiedzmy, w kierunku Europy Zachodniej, bo też są przecież połączenia między portami polskimi a terminalami w Europie Zachodniej, natomiast ten kierunek wschodni, on będzie takim kierunkiem uzupełniającym. Rozwój transportu intermodalnego, on jest ciągły od kilku lat i w zasadzie większość analityków spodziewa się, że rynek w różnym tempie oczywiście, ale będzie rósł przez kolejne dekady, więc możemy mówić o perspektywie 20, nawet 30 lat. To będzie powodowało zmianę struktury transportu kolejowego w Polsce. W tej chwili z racji naszej gospodarki, dużej produkcji energii z węgla, wozimy przede wszystkim towary masowe, czyli węgiel, materiały budowlane, rudy, chociaż one już niestety jest to rynek spadający z powodu zamknięcia przede wszystkim wielkiego pieca w Krakowie, ale generalnie wozi się w większości w Polsce towary masowe i to zarówno dotyczy PKP Cargo, jak i innych przewoźników. Natomiast w Europie Zachodniej wozi się przede wszystkim towary w kontenerach. Tam ten rynek kontenerowy to jest czasami 2/3, czasami 3/4 nawet rynku przewozów w ogóle i u nas też to będzie następowało. To znaczy, to nie będzie tak, że przestaniemy wozić węgiel czy kruszywa. Je będziemy wozić, ale będzie coraz więcej ładunków w kontenerach, także tych masowych, bo niektóre produkty, na przykład koks, już się wozi w kontenerach ze względów na technologię, żeby ten towar nie zamógł, prawda, jest wtedy lepiej chroniony przed warunkami atmosferycznymi. Więc tak naprawdę ta konteneryzacja, ona będzie postępowała w gospodarce, tylko że patrzymy na nią w perspektywie dłuższej, 20, nawet 30 lat. Oczywiście przez chociażby sam fakt budowy w kolejnych latach nowych linii kolejowych, dróg, czy centralnego portu komunikacyjnego, to będzie powodowało, że nadal chociażby materiał budowlany, kruszywa, będą wożone w milionach, dziesiątkach milionów ton w Polsce, więc będzie to naturalny segment dla kolei, ale mówię, stopniowo będzie rósł udział intermodalu. On w tej chwili jest około 10% w Polsce, niewiele jest ładunków intermodalnych w stosunku do krajów zachodnich, ale mówię, w perspektywie 10, 20, 30 lat na pewno dojdziemy do tych poziomów zachodnich, czyli będzie to ponad 50% rynku.